Halo, cześć, dzień dobry, z tej strony Szarki, mam ze sobą kolegę, przedstaw się. Cześć wam, Wojtek jestem. No, to jest Wojtek. Wojtek Bezportek. Postanowiliśmy nagrać, ja postanowiłem nagrać materiał z gry FIFA 17. Powiedział, że jest zarąbistym graczem, już jeden mecz przegrałem 4-0. Wcale tak nie mówiłem, to jest jego ocena. Mieliśmy się w ogóle o pieniądze założyć, ale stwierdziliśmy, że jestem na tyle słaby na razie, że... Oj tam, on po prostu jest skromny. Myślę, że mecz na pewno. Zagrajmy mecz Real Madryt Legia Warszawa. Tak jak było, ciekawe czy zremisuje. Czekaj, jakie to ostatnich koszulkach grali? Ja byłem w czarnych, ty w białych. OGJ jest. Może jeszcze zmienimy tylko skład. Jak chcesz, to sobie grzeb gdzie chcesz. Ja nic nie zmieniam. Uważam, że jest wszystko idealnie. Wzoruję trochę warunki, w jakich grała ostatnio Legia, skład jakim grała Legia. Tutaj kogoś brakuje. Dobra, raz, dwa, Pludzi, Lerme. Jak widzicie, gramy pod mostem w Londynie. W ogóle mamy inne warunki. Ale myślę, że pod mostem też będzie fajnie. Bazdan bez formy, rzeźniczek trudno, ale zagra się. No dobra, myślę, że u mnie będzie wszystko ok, tylko zmienię tutaj jeszcze paru zawodników. Klepiesz, chłopie, ten odcinek będzie trwał 20 minut. Oj tam, możemy, najwyżej wytniemy coś tam. Ile reklam będę musiał wrzucić? Dobra, jedziemy. A co to jest ten bez twarzy? No jakiś tam, nie wiem, już mnie zazwym. Gramy? W jakim składzie zagrasz? Takim jak zwykle. Taki jaki jest... ale czemu tak? Dobra, zagrajmy od razu, co? Nie grajmy tutaj na czas. Okej? Okay? Fajnie. Nie wiem, co komentatorzy mówią, bo mój dźwięk wyłączony, żeby... Jedną z ciekawszych atrakcji w Bernabeu jest Real Cafe Bernabeu. Restauracja mieszcząca się w jego gmachu. Jej okna wychodzą na murawę stadionu. Można więc poczuć się tam, nie ma jak tam. Nie, ja nie jestem realny, nie jestem Legią. Dobra, nie ma. Rozpoczyna Real Madryt. Jak też wyłączyć wejście w mecz, trenera, pierwsze przyjęcie, podanie piłki. To jest naprawdę ważne. Ustawienie drużyny gospodarzy. Teraz na Państwa ekranach. Tego Bernabeu, na bucie. No bo mi nogę urwiesz, kolego. To wcale nie jest pod mostem, jak powiedzieć chyba. Jeśli rzeczywiście będzie nie wiem, czy tam się przedstawiał na kanale, jak się nazywa. Szybcy skrzydłowi mogą sprawić obojcom sporo problemów, szczególnie tacy, co potrafią nie tylko doświadczać, obejrzenie mierzą materiałów. Genialnych, niesamowite wiedzy. Tak trzeba mówić. Ej, no bo kolega tu sobie za dużo pozwala, że was w tej połowie. Ciśnijta tam. Ej, no patrz, nie dobieg. Co on zrobił? Kolega Jęgi. No właśnie, chłopaki się motają moi. Krystyna to była? Najbardziej mnie martwi forma Pazdana tutaj. Ale myślę, że poradzi sobie. Ronaldo tak jak na euro. Ale prawie ci nogi urwałem, no nie. Sądzę, że Cristiano Ronaldo może odmienić losy każdego spotkania. Nie sądzę. Źle wyczucie czasu. No ty, no bo będzie źle, bo 56 sekunda już minęła i nie będziesz strzelał tutaj na bramkę Realu. Ja cię przepraszam bardzo, odsuń mi się stąd, idź mi stąd. Będzie strzelał. Aj, teraz nie strzelał. Ej, pada mi się zamienić, nie, czy co? No jest tak, nie jest po mojemu. Dobrze. No to dzisiaj gram pierwszy raz w FIFA. Uwaga, strasznie. 17 na... Kłamiesz. To jest mój drugi mecz, ale dzisiaj pierwszy dzień. No zastanawia się, czy tego mieć dla mnie wyrozumiałość. Jak no przegra nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Rodriguez. A teraz idzie. Cristiano Ronaldo. Ej, ale czemu nie tak mi zrobiłeś? No, kolega, tak nie robimy, tak? Strata Gilera. Legioniści wznowią grę od... Widziałeś, co ja w ogóle zrobiłem? Michał Kopczyński. Jakoś mały ekran się zrobił. Ludki takie małe się zrobiły. Nie kombinuj, pamiętaj, bo tutaj wiesz. Rekin tylko czeka, żeby cię zaatakować. No piłkę odebrał i stracił. Rodriguez.
Ej, ziarno tej piłki. No, nie przewiduje niespodzianki, przewiduje wygraną i to pewną Realu Madryt. Ostatnio powiedział, że jak pokaże się na pierwszej okładce, to zakończy karierę. Ostatnio to wydarzenie nastąpiło, więc ciekawy jestem. Powiesi korki na kołku. Na dupie, nie interesuje mnie to. Oj, troszkę mniej takich wyrażeń. Na dupie, mój kanał jest chamski, niemiły, wulgarny. Gdzie mi nogi urywasz, cholera? Patrz, no nie dobiegnie, nie mam, ma moc. Ej, w ogóle ja mam sprint włączony? Czy coś jest nie tak? Halo? No, podaj tam, kolega. Ty chyba masz za dużo już akcji tutaj, nie? Prawda? To nie jest twoja połowa w ogóle, idź mi stąd. Radowicz. Patrz, nogę ci. Legia rozpoczyna od rzutu z autu. Radowiczowi nic nie jest, na szczęście. Bardzo by mi bolało jego kontuzja. No, kto przejmie to? Pojechali panowie, do przodu. Benzema. Blisko pole karne, może strzelać. Ale mamy malarza na bramce między kółkami. Piękna interwencja. A kto to w ogóle strzelał? Real Madryt ma szansę rzutu rożnego. Ciekawe. W ogóle bardzo ciężko się wykonuje tutaj rożne i inne stałe fragmenty. Mam na myśli FIFA 17. Przynajmniej dla mnie w związku z porównaniem z wcześniejszymi FIFAmi. Nie jąkaj się, ja cię proszę, za dużo gadasz. Oj, przepraszam. Ale ci, co mnie znają, wiedzą, że mam tak. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Ej, miałeś mu w nogi trafić. No gdzie? Wspaniale. To nie twoja bramka, ja już ci to mówiłem. Podaj do przodu. Ciężko, żeby mi kopał. Do przodu. Odzyskali piłkę w środku pola. Właśnie tak ma być, ty masz strzelać do siebie. Ale jestem zestresowany, napięty jak baranie jaja. Nieudane, prostopadłe podanie. Jakby Legia przyjechała do Santiago, też bym był zestresowany. A teraz Cristiano Ronaldo. Ej, czemu mnie zatrzymałeś? Zblokowałeś mnie, chamie. W ogóle nagrywamy ten materiał już po zwycięstwie Legii z Krakowa. Na meczu, którym byłem, powiem wam, że już jak robi robotę w Legii. Czego... Aj, niestety. Będzie korner dla zawodników Legii Warszawa. Co jest? Gareth Bale'a, nie ma Gareth'a Bale'a, właśnie. Jak nie ma, jest. Nie pokazał zbyt wiele ze swojego pulsu. Dał się zupełnie. Chyba nie ustawił składu. Ewidentnie ma jakiegoś najlepszego zawodnika na Morawę. Wróć się po tą piłkę, co żeś zgubił po drodze. Na razie mamy remis, który raczej nie zatrwał. Przejdziesz na go. Pyk, i już jesteś u mnie. Bartosz Bereszyński. Na razie to jeszcze mam moc, żeby biegać. Uwaga, Legia w ataku. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bez błędów. Coś jest nie tak ustawione, bo normalnie jakbym sprintu nie było. Ja nie wiem. Panowie nie mają nic. Nie ma szczucia w palcu. Jest okazja, by uderzyć. Aj, Odila chciał pokazać, jakie bramki strzela. Legia rozpocznie z narożnika boiska. Swoimi atomowymi strzałami. A, w ogóle podaj mi tutaj. Ej, ale czemu tam? To nie za bardzo mi tak dało. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Zaczarował, widziałeś to? Ronaldo się nie obawiał, mam to zdane. Widzę Ronaldo teraz. Już blisko pola karnego. Ale to było tragiczne. Tragiczne. Teraz Guilherme. Giluś. Guilherme. Nie ma szans. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Podanie jakieś inne robię. Po pierwszej części tak, remis bezbramkowo. Za dużo emocji tam tutaj nie dostarczamy. Ale może sytuacja zmieni się w drugiej części spotkania. Tak. No, statystyki też nie za dobre. Wcale nie ma statystyki. A nie, Bale jednak jest na boisku, także ja nie wiem czemu. Zaczynamy drugą połowę. Legia przy piłce. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Zawodnika. Nie wiem, ten, tylko to jest zawodników, które robi robotę. Rozrzucenie do boku. Nemanja Nikolić. Ej, ale tutaj mi się, wiesz, nie dyskutuj tu na mojej połowie. Tak. Jaka jest w ogóle urwij mi nogę tym szpagatem. Kuba się trochę denerwuje, że gram agresywnie, ale on wcale musi uświadomić, że w FIFA trzeba stosować pressing. Trochę chyba, można zagrać głową. Blisko
No Ronaldo, jaki ty masz małe plecy. Nie potrafisz się bronić. No panowie, bo co zrobią akcję i będziemy mieli dupę, no. Dupa będzie. No zupełnie jakby to dupa jest. Kapitalne wymiany piłek. O, byłoby niebezpiecznie, gdyby obrońca nie był na posterunku. Niestety obrońcy Realu są troszkę silniejsi. No chyba nie do końca o to mu chodziło. Ale jeszcze spróbujemy tutaj coś zdziałać. Marcelo. No czemu mi tą z piłki nogę zabierasz? Z piłki nogę mi zabierasz, ej. No zastanawiam się. Tak nie może być, Wojtek. Tak, tak nie wolno. Dobre odebranie piłki bez fału. Pa jak biegnie, ty. Że i tylko nogę podstawić. Co za pacan. Ale łe. Biegnie, żeby tylko specjalnie nogę, girę wsadzić mi tutaj między te szprychy. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle... Zagrajmy sobie pomiędzy swoim połową. Jak na razie nie jest źle, 56 minuta i 0-0. Zaczęliśmy jeszcze bramki. Ja jestem ci, zaczęliśmy. Nieudana akcja. Ale ta obrona Realu jest naprawdę ciężka do sforsowania. Mimo tego, że jestem... Pał, gwizdek sędziego. Jak zareaguje arbiter? Coś się zerwali, no. Sięga, wyjmuje żółtą kartkę. Wyciągnął w koszka. Luka Modric. Rodriguez. Blisko pole karne, może strzelać. Będzie strzelał. Zmarkował ten udanie podania, zablokowali ten strzał. Ej, ale dobiegnij. Przejmij piłkę. Będzie jest szansa Nikolicza. Ej, już świetnie, długo prostopadle. Ale szansa na kolejne. Ej, niestety nie mu tak, to był dźwięk zadowolenia mojego. Przypomniała mi się teraz sytuacja o Gigi z Santiago Bernabeu, kiedy również mógł strzelić bramkę. Ej, ale tutaj to było niemiłe, wiesz? No, dobrze, że udało mi się odebrać tę piłkę, bo to było... Benzema. Chore gumy. Toni Kroos. No, odsuń się! Za szybko stracili. Jak ja biegnę z piłką, odsuń się! Ja tak będę mówił, zobacz. Real, coraz bliżej no, odsuń się! Ponownie cel. Bo ci nogą wjadę, kurwa, całym ciągnikiem, całym składem. Goń go, kurwa, ty. Kim ty jesteś? Ramos. Kuba, myślę, że to przeklinanie trzeba będzie tutaj wyciąć. Nie będzie żadnego przeklinania. Pamiętaj, że... Nie ma żadnego przeklinania, o co ci chodzi? Ja tylko mówię, odsuń się. Ej, ale no kolega, ale ja mam zaznaczone, że proszę oglądać od 16 roku życia, gdzie ty no, dostajesz same żółte. Sędzia. Jesteś po prostu jakimś paralimpianem. Strasznie to Strasz. No strasznie to robisz, no strasznie. Ja nie wiem co ty robisz, nie wiem jak to robisz, ale mi zabierasz za każdym razem piłkę, co jest bardzo niemiłe. Dobre przejęcie podania w środku pola. Tak naprawdę to gram po prostu trzema defensywnymi zawodnikami. Kopciński robi robotę. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 Kofi. Minut. Ja, myślę, że jest naprawdę bardzo perspektywiczny. Ej, ale 70 minuta. Trzeba być chyba nowy odcinek, a nie to jest tragedia się tutaj. Kolejny raz udanie interweniuje. Dobra pozycja do oddania strzału. Malasz jest na posterunku. Nie, ja za długo czekałem, bo widziałem, że nie dobiega mi tam, gdzie miałem dobiec. Nemanja Nikolic. Sergio Ramos. Ja w ogóle sędzia widzę, że nie przerywa grę, stosując przywilej korzyści. Królewscy wciąż przy piłce. Strasznie agresywnie. Strasznie. Guilherme. Teraz przejęli to podanie i co dalej? No, już blisko pole karne. No czemu? Wybijają teraz do przodu. Real Madryt zacznie od rzutu z autu na wysokości pola karnego. Tak. Trzecia żółta. Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Tak, puścił grę, ale pamiętał o karnie. Jest przejęcie i mają szansę. Odlipia. Tak jak w Realu. W Realu Madryt czy... W Realu. W ataku. Będzie remis. Będzie! No, będzie go! Gdzie? Ja cię proszę, no! Pozostało jeszcze 10 minut. Tak, tak. Regulaminowego czasu. To prawda, to miałoby być użytkowanie. Przepraszam, teraz Cristiano Ronaldo. No, ja nie umiem podawać. Guilherme. Nie umiem, no. Nie umiem.
jest z powrotem. No, ja miałem tutaj do boku podać. Dlaczego mi tego nie podał? Ładne, prostopadłe podanie. Tam? Ja zagrałem na pamięć. Świetne przejęcie, sytuacja na pamięć, chyba na ran. Kto wykorzysta te końcowe 5 minut, to zostanie zwycięzcą w tym meczu. Wciąż remis. Takie ryzykowne zagranie gracza, który ma na koncie żółtą kartę. Niestety. Bo strasznie agresywnie grasz. Nie zaznacz, zaznaczmy to, że to nie jest twoja pierwsza żółta kartka. No nie, to się dzieje. Pepe! No, to jest strzał głową. Gdyby nie on, piłka wylądowałaby w bramce. To było naprawdę znakomite uderzenie. Szczerze mówiąc. Ja już gonię, nie? Nie dał mu tam spokoju przeciwnik i w efekcie nie zdołał utrzymać piłki w boisku. Aj, jaki jaką klatę żeś przyjął, ho, 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 panowie. Lerner świetnie wychodził w wolne pole. Kurde, mogłem przejść. Tym razem to Real przeczytał akcję, jak nie? Spalony! Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Dziwne. Ech, niestety będzie spalony, chociaż minimalny. To strzelił. Sędzia pokazuje, że to był tutaj ustanowił rekord świata. No zobaczymy. Ostatnia szansa na zmianę wyniku. No i przypada szansa na zdobycie gola dającego zwycięstwo. 0-0. Zagrany rewanż. Myślę, że może zagramy dogrywkę, żeby... Chcesz wyjaśnić tę sytuację? Tak, żeby widzowie byli urażeni. Żadna bramka jeszcze nie padła. Tylko pozwól sobie, że ja zrobię jedną... zmianę. Klasyczną dogrywkę, tak. Tutaj do środka pola wpuszczę jednego zawodnika. Nie ma żadnej zmiany, ja cię proszę. Niestety Nikolicza trzeba będzie zdjąć. W ogóle masz, widzę, mało płuc. Chociaż mnie Kroos, Modric też już nie ma za bardzo czym oddychać. Ronaldo jest mało wykorzystywany, widzę, zobacz ty, no, jeszcze ma połowę tego. Ja też zrobię zmianę, czekaj. Mamy Kuchego. Jest źle. Zmieńmy w ogóle tak, żebyśmy mieli czym biegać jeszcze, czekaj. No ja zawsze biegam nogami. SP, nie wiem, weźmiemy sobie tego, co to jest. A Modric gdzieś ściągniesz. Chciałem go wstawić. Dobra, no tak, żeby płuca były, nie? Jak uważasz? Myślę, że jest okej. No też tak. Kowacic ostatnio strzelił bramkę, także... Ty już masz czerwony na tyku. To będzie podwójna zmiana. No, może być groźnie. Benzema! Widzieliście to? No, przeszedł przez cały tych. Jeszcze troszeczkę bym poszedł do przodu, to już... Królewscy za moment wstawią grę z rzutu rożnego. Jest! Zrobił to! Gol! Sąsiedzi słyszą, co tu się dzieje. Znowu Bale. Zasłużona bramka. Wykorzystali przewagę i czepną nad rywalem. Nie zawsze gra w przewadze daje do życia, ale oni... Właśnie kolega przegrał monitor, chciałbym to zaznaczyć. Chciał zaznaczyć, że przegrał monitor. Zobaczcie, jak się to denerwuje. Wszystkie przyciski świata naciska. Bawi, czy... Ej, co, ale tak mi nie rób, tak? Ja tutaj podajemy do góry. Rodriguez. No piłkę odebrał i stracił. No, dobra pozycja do oddania strzału. Strasznie jest. Przemęty. Przeje piłkę, popatrzmy. 1-0. Żeby się to... To jest dobrze, że to... Z Legią u siebie. I sto. Marcelo. Świetnie, to
prostopadle. Ronaldo strzela. Prowadzą w tym meczu, ale jeśli wykorzystają, to zwycięstwo będzie jeszcze bardziej okazałe. Uderzenie Cristiano Ronaldo. Złapał piłkę. Koniec zagrożenia. Ronaldo, na pewno się. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Przeskoczyłem na tym zawodnikiem. Już. Jakby wam przeszkadzały dźwięk przycisku, to kolega z klaszy się denerwuje i zaczyna przegryzać kable w ogóle w padzie. Będzie zaraz bezprzewodowy. Niestety nie wyszło. Duży naprzeciw na przypiłce. Odzyskali piłkę w środku pola. Spóźniona interwencja. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna. Koniec pierwszej połowy. Jak oceniasz tę dogrywkę? Dla mnie jest świetnie. Kolega może być troszeczkę zawiedziony tym, co się u niego dzieje. W tym na pewno jest demoralizacja troszeczkę. Ja jestem strasznie zadowolony, bo wygrałem monitor. Ale to jeszcze nie jest przesądzone. Wymieniają piłkę między sobą. Zobaczcie, ja się z tym używam do kolegów. Jest pomysł, ale nie udało mi się. Aj, mogłem trochę pobiec, ale... Nie wiem, blisko pole karne. Ej, ale szkoda, nie udało się opanować. Podnoś się, kurwa. Trzeba będzie wyciąć. Nie ma cięcia żadnego. I nie ma karne. Bo Kuba robi robotę. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich kibiców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. No, z tego miejsca można strzelać. Kamara! Jest. Tak, proszę Państwa, ten, który przyszedł w Lech, Kasper Kamalajny. A wiecie, że on przegra i tak karny, bo to tak strzał. Wyrównał się. Pokazał trenerowi, że ten słusznie zrobił, wprowadzając go na boisko. Muszę to zobaczyć. Z innego ujęcia kamery byłem pewien, że piłka nie bramkę. Ja też zastanawiam się, czy rzeczywiście planował tak strzelić, czy też lekko zeszło. Mamy bez kompleksów, panowie. Widzieliście, jak ja przechodzę? Widzieliście to? Zróbmy to jeszcze raz. Właśnie rozpoczyna się ostatnie 5 minut dogrywki. Znakomicie, w tempo. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Jeszcze tylko 4 minuty dogrywki w tym terenie. Ruszył prawym skrzydłem. Ja go wyprzedziłem na kółce, no. Jeszcze miałem 2 minuty. No i przejęli w ostatniej chwili. Blisko już do bramki. Cristiano Ronaldo teraz. Benzema. Ależ dobrze się pokazał. Kovacic! Będzie strzelał! Piękna interwencja. Tak. Znowu piłka poza boiskiem i znowu kolejny rzut rożny. Widzimy teraz statystyki rzutów rożnych. Gareth Bale! Taka ciekawa sprawa, że tej pory do ostatniej kolejki stracił tylko 11 goli. Miliony więcej strzałów, aż 27. Żaden bramkarz inny, który występuje w konstrukcji edycji, nie obronił takiej ilości uderzeń. Także myślę, że to jest całkiem fajna statystyka. Ale właśnie widzę, że statystyka nie ma! I nie zakończy tego spotkania. Strasznie się mogło to stać, zrobimy teraz karne, które ja potrafię strzelać i nie będę koledze mówił jak, dlatego żeby wygrać, wiadomo, nie? Zakończymy jednak ten mecz remisem. Nie. Tutaj będą karne. Przede mną jeszcze wiele godzin doświadczenia muszę zrobić, żeby zacząć grać w tą FIFA, bo na razie to ja strasznie rad jestem. Następny będzie strzelał Cristiano Ronaldo. Bo Kuba widzi, gdzie ja strzelam.
Cicą tą bramę. Guilherme spokojnie. Skoro nie potrafi się wycofać, nie wiem, tyle informacji. Guilherme, coś czuło, że będzie lewy ruch. A jeden. Mistrzowski. To może być bardzo ważna interwencja, na pewno wpłynie na morale drużyny. Za moment. Jednak nie. Fantastycznie się zachował. Być może strzał mógł być lepszy. No ale nie odbierajmy tu zasługi bramkarzowi. No czemu się nie zrobi? No bo ty nie potrafisz się rzucać. Ej, pod ręką. Pod pachą w ogóle. Pod żebrami. Przypomniałem to tutaj się Krakowa na tej arenie. No czemu mi się nie rzucił? Wiecie, że tutaj jak zawodnik odbywa do karnego, to można mu strzelać i można robić pewne uniki. I Malasz tutaj zrobił robotę. Teraz wszystko zależy od tego karnego. Zapomnij to ma się dłożyć. Niestety. Świetna prostowa bramkarza! Nie strzelałem już tam. Nie potrafię się tutaj. Dlaczego ja... Ale ma nas znowu nie było. Tak, rzeźnica. Za chwilę mogą się rozstrzygnąć losy spotkania. Ojejku! Nie do końca mi się zdało, że chciałem zrobić. Ale nie zrobię. I bramkarz kurą nie ma. Widzieliście kiedyś tak, kurde, nie ten? To prawie jak Polska, Polska. Bo to po prostu musi zakończyć pan się. Nie widać po nim zdenerwowania. Jednak nie. Był jeszcze jeden pasy? Nie ma bramki, proszę państwa. No. Ja ją patrzę chyba, gdzie ja strzelam, bo... Widzicie, gdzie moje ostrze skierowane. Tutaj, na was. Także to nie było oszustwo. Malas bohaterem spotkania. Dzięki za mecz, Kuba. Było mi było niezmiernie. Na razie, dzięki, cześć, kurde, kończymy to, bo to jest bez sensu. Na razie.